tym filmie chciałabym, abyśmy się zastanowili razem, na ile sposobów można zapisać za pomocą dodawania liczbę 5. Zapisałam tutaj już kilka przykładów. Przyjrzyjmy się pierwszemu z nich. 3 dodać coś, dodać jakaś liczba, równa się 5. Narysowałam już pod spodem dla ułatwienia 3 kulki. 3 niebieskie kulki. Mamy te 3 kulki i chcemy mieć 5. To opakowanie mieści 5 kulek. Ile muszę dodać? Muszę dodać na pewno jedną kulkę, wkleję jedną kulkę i jeszcze jedną kulkę. Czyli dodałam w tym momencie 2 kulki. Zapiszę. Dodałam 2 kulki. Czyli 3 dodać 2 równa się 5. Przejdźmy do drugiego przykładu. 2 dodać jakaś tajemnicza liczba równa się 5. Lubisz tajemnice? W porządku, mamy 2 gwiazdki. Chcemy mieć 5 gwiazdek. Ile muszę ich dodać? Wkleję po kolei. Na pewno tutaj muszę wkleić jedną gwiazdkę, drugą gwiazdkę i jeszcze trzecią gwiazdkę. Na pewno muszę wkleić jedną gwiazdkę, drugą. Zostaje mi jeszcze wolne miejsce, więc jeszcze tutaj zapakuję trzecią gwiazdkę. Czyli powinnam do 2 dodać 3. Czyli teraz 2 dodać 3 równa się 5. Przejdźmy dalej. Tutaj mam pudełeczka. 4 pudełeczka dodać. Pewna ilość pudełeczek równa się 5 pudełeczek. Ile pudełeczek powinnam dodać? Myślę, że już wiesz. Lubisz zagadki, więc nie jest to na pewno dla Ciebie trudne. Dodajemy jedno pudełeczko. Zatem 4 dodać 1 równa się 5. Pozostał nam do zrobienia ostatni przykład. 1 dodać pewna tajemnicza liczba równa się 5. Zachęcam Cię, żebyś zatrzymał ten film i zastanowił się, co jest tą tajemniczą liczbą. W moim pudełku, które ma 5 przegródek, mam już jedną buźkę. Dokładam kolejne buźki. Dokładam jedną buźkę, zmieści się. Drugą. Dodam jeszcze trzecią. I zmieści się tutaj jeszcze czwarta buźka. Czyli liczba, którą powinnam wpisać w puste pole, ta tajemnicza liczba, o której mówiłam, jest równa 4. 1 dodać 4 równa się 5. Czy widzisz tu już pewną zależność? Zobacz, 4 dodać 1 równa się 5. Tak samo 1 dodać 4 równa się 5. Zmieniła się tylko kolejność tych liczb. Ciekawe, prawda? Tak samo było tutaj na górze. Najpierw mieliśmy 3 dodać 2 równa się 5, a pod spodem 2 dodać 3 równa się 5. W przyszłości się dowiesz, że będziemy mówili o przemienności dodawania, dlatego te liczby można zapisać w różnej kolejności.